Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego zostałem tu uwięziony? Nie mam jak stąd się wydostać. Zostawiony na pastwę potworów. Jedyna otwarta droga ducha jest. Ale tam nie będę wracał się, bo się boję, że zginę. Czemu? Wsiądę. W spokoju. I powspominam. Ech. To były dobre czasy. Pamiętam, jak mi mama opowiadała, jak się urodziłem. Podobno tam, gdzie się urodziłem, nie było bezpiecznie. Dlatego moi rodzice zabrali mnie do szklanej kuli, tam gdzie mieszkali inni ludzie. Miało mi to zapełnić szczęśliwe i pełne bezpieczeństwa dzieciństwo. Mama mówiła mi, że tata był żołnierzem walczącym u boku Napoleona oraz że bardzo mnie kochał. Lutego 1800 roku zginął podczas oblężenia Białego Zamku. Ciała nie odnaleziono. Pewnej nocy, kiedy obchodziłem moje 12 urodziny, z nieba zaczęły spadać meteorydy. Jeden trafił w naszą wioskę. Dziura, która powstała w wyniku zdarzenia z meteorytem, puściła do środka zabójczy klimat. Z mamą zdołaliśmy uciec w porę, lecz inni zginęli. Przygarnął nas brat mamy, Jacques de Clermont. Podobno przypłynęliśmy niewielkim statkiem. Należał do mamy. Miasto wyglądało przepięknie, lecz była jedna rzecz. Zawsze gdzie ja jestem, dzieje się coś złego. Lawa zapaliła jedno z paru drzew. W końcu ogień przeniósł się na inne domy i spalił wszystkich mieszkańców. Nikt już nie istniał w tym mieście. Resztę historii już znacie sami.